Smoke, rocznik 79, Tomasz Prażuch, gitarzysta zespołu No Name. No Name można powiedzieć, że jest wynikiem jakiejś tam przyjaźni mojej i Kaczora. Początki No Name to tak naprawdę początki imprez licealnych, kiedy zaczęliśmy troszkę grywać na gitarach i z tymi gitarami łaziliśmy na imprezy. Wtedy powstał pomysł, że ta nasza grupa nazywa się No Name. Wystąpiliśmy chyba raz przez ten cały czas. Potem na długi, długi czas odeszliśmy od grania. Natomiast takie czynne granie to jest przestrzeń ostatnich 3 lat, 2. Rozstaliśmy się ostatnio z naszym ukochanym perkusistą. To było bardzo trudne emocjonalnie rozstanie, bo z Mickiem bardzo się przyjaźnimy. Natomiast jakby drogi muzyczne nam się troszkę rozeszły i tutaj pojawiły się pewne zgrzyty. Więc aktualnie jesteśmy zespołem bez perkusisty. Perkusiści, nie bójcie się, jemy dzieci, ale tylko na śniadanie. Dziękuję. Płytę wydaliśmy i to jest jakiś sukces. Płytę wydaliśmy sobie sami, więc pytanie, czy to jest sukces, czy raczej owoc naszej ciężkiej pracy. 2 lata temu nie śniło mi się, że nagramy cokolwiek. Nie próbowaliśmy nigdzie. Od samego początku był pomysł, żeby tę płytę wypuścić i zrobić ją tak, jak my chcemy. I ewentualnie tym towarem próbować zarazić kogoś, kto może chciałby podjąć z nami jakąkolwiek współpracę. Ale tak naprawdę to chyba nie jest najważniejsze. To dobrze może, a może z drugiej strony trochę źle, że nikt nad tym nie czuwał ze świeżym spojrzeniem i z tak zwanej trzeciej ręki. Myślę, że ta swoboda działania była super. To znaczy to, że ta płyta powstała w taki sposób, jak myśmy chcieli, a nie ktoś nam kazał ją zrobić tak lub inaczej. To nie byłoby fajne. A sądzę, że niestety wiązanie się z dużymi wytwórniami lub nawet mniejszymi jednak obliguje do zachowania pewnych standardów danej wytwórni. Ja działam w takiej branży, która się nazywa kreacja wizerunku. Kto tak powiedział, że jestem hardrockowcem? W którym momencie swojej kariery tak powiedziałem? Doskonale wiecie, że są rzeczy, które, zwłaszcza na Facebooku, które widzicie, niekoniecznie muszą być prawdą. Facebook jest doskonałym narzędziem, jeśli się umie z niego korzystać. Potrafi to przynieść skutki, chociażby takie, że Bartek pyta mnie, dlaczego jestem rock'n'rollowcem, a ja mu odpowiadam, ale ja tak nigdy nie powiedziałem, a on ma takie wrażenie, patrząc na to, co widzi na Facebooku. To jest magia. Zagram wam fragment numeru, który tak naprawdę jeszcze nie ma tytułu, to trochę tak jak nasza nazwa, znaczy nazwa, której nie ma. Ale gramy ten numer na koncertach i roboczo nazywamy go Rockin. Riff, który tam wymyślony, to jest mojego autorstwa, dlatego myślę, że zagram go. Rock'n'rollowcy to są chłopaki z dealera, jak sądzę, albo i nie tylko oni.